No w tym momencie zaczęły się represje, bardzo ostre represje, bo to był taki dosyć szeroki strajk, który wybuchł w Ursusie, w Radomiu, w Płocku, w Grudziądzu. No przy czym największa intensywność to była w Ursusie i w Radomiu. Obydwie te demonstracje miały różny charakter. Jeżeli chodzi o Ursus, to była taka klasyczny strajk robotniczy, bo to był duży zakład, 20 tysięcy osób zatrudniał. I oni wyszli, który był pomiędzy torami. Wobec tego oni wyszli, zablokowali tory i w ten sposób w ogóle informacja o strajku poszła na całą Polskę. W każdym razie to było o tyle to było, powiedziałbym, zorganizowane, że to ludzie z jednego zakładu w określonym jednym miejscu byli. I to był strajk. Natomiast w Radomiu różnica była taka, że ludzie wyszli na miasto. I to była duża demonstracja, to były rozruchy. Tam podpalono Komitet Wojewódzki PZPR, Partii Komunistycznej. No i cóż, zaczęły się rozruchy. Notabene, myślę, że już od początku wtedy władzom przyświtywała myśl, ażeby te rozruchy skompromitować, ponieważ na główne ulice wyszły jakieś takie dziwne bojówki, które rozbijały sklepy. I policja w ogóle nie przeciwdziałała temu. Więc tu chodziło o pewną kompromitację tego protestu robotniczego w Radomiu. To zresztą później się odbiło również w czasie procesów. No efekt był taki. Także to była pewnego rodzaju prowokacja przeprowadzona. No oczywiście nastąpiły po tym bardzo szerokie aresztowania. Sądzę, że w pierwszych dniach te aresztowania musiały obejmować jakieś pewnie ze 2000-3000 osób, zarówno w Ursusie, jak i w Radomiu. No właściwie bezpośrednich ofiar śmiertelnych nie było. Natomiast osoby zatrzymywane poddawano takiej zdumiewającej średniowiecznej, właściwie XIX-wiecznej procedurze, mianowicie przepuszczali te osoby przez takie szpalery policjantów, po 50, po 60, którzy te osoby bili pałkami, po prostu bili pałkami. No i to potem się odbywały rzekome sądy, przy czym sytuacja była taka, że w tym czasie funkcjonowały właśnie dwa rodzaje, mianowicie były po prostu wyroki sądowe w postępowaniach karnych, no i były jeszcze wyroki w sprawach o wykroczenia. I takim charakterystycznym przypadkiem tutaj jest, kiedy jeden z tych przechodzących przez te ścieżki, to się nazywało ścieżki zdrowia, był tak pobity, że nogi mu tak napuchły, że nie był w stanie włożyć spodni. I on był przeznaczony do tych, którzy mieli odpowiadać przed sądem, no i dostać te 2, 3 do 5 lat więzienia, prawda? Ale on tych spodni nie mógł włożyć. Wobec tego wzięto grupę, która miała jechać do kolegium w sprawie wykroczeń, gdzie zagrożenie wynosiło tylko 3 miesiące, i zamienili te grupy. Jedna pojechała do sądu, jedna pojechała, ta, która miała jechać do sądu, pojechała do kolegium na wykroczeń, ta, która miała jechać do kolegium wykroczeń, pojechała do sądu, i tak zapadały wyroki. No to jeszcze ci do wykroczeń jechali później, prawda, więc jeszcze był czas jakiś. Więc tak wyglądał wymiar sprawiedliwości.